Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj przed nami mamy rozpoczęcie eventu Drużyny Roku i przy okazji jest to pierwszy film w roku 2020, więc przy okazji wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego w nowym roku i dużo, dużo szczęścia. Jeśli miałbym podsumować rok 2019, to bym powiedział, że troszkę chyba go zaniedbałem i też wy jako widzowie pewnie to widzieliście pod względem częstotliwości filmów, ale obiecuję, że postaram się, żeby przyszły rok był troszkę bardziej obfity filmy i bardziej efektywny pod względem rozwoju kanału, bo niestety poprzedni rok nie mogę nazwać tym rokiem po prostu udanym. Więc zaczynamy moi drodzy, dzisiaj mamy pierwszych trzech zawodników drużyny roku i oczywiście brakuje tutaj najlepszej dziewiątki na świecie, czyli po prostu community i FIFA zakpiło sobie z Roberta Lewandowskiego i wybrali Kyliana Mbappé, gdzie w tym momencie najlepsza dziewiątka, oczywiście my o tym wiemy jako Polacy i pewnie każdy inny człowiek, który interesuje się piłką nożną, że obecnie najlepszą dziewiątką na świecie jest Robert Lewandowski, więc dla mnie to, że brakuje go tutaj, to żart, ale obecnie oczywiście to wyglądało w taki sposób, że gracze decydowali o tym, jak będzie wyglądał drużyna roku i w tym momencie zdecydowali w taki sposób, że Kylian Mbappé jest tutaj, a nie Robert Lewandowski. Ale dzisiaj, moi drodzy, mamy plan taki, żeby się dobrze bawić przede wszystkim i wypakować, czy wypikować, czy wybrać jednego z tych trzech zawodników, czyli Mané, Messi albo Kylian Mbappé w drafcie, który za chwilę ułożymy i mam nadzieję, że uda nam się, którego w tym momencie zdecydowali w taki sposób, że Kylian Mbappé jest tutaj, a nie... Okej, na początku formacje i teraz tak, 4-3-2-1 to jest formacja właśnie pod to, żeby któregoś z tej trójki wypakować. Mamy trzy pozycje w samym podstawowym składzie, żeby któregoś z tej trójki właśnie tutaj dostać. Zobaczymy, co nam da na początek. Może będzie tutaj karta Toty, już na początek nie ma. Jest Sokrates. Mamy też Petit i wiecie co, ja tutaj pójdę w Petit i chyba będę liczył na to, że za chwilę nam się tutaj coś fajnego poukłada, na przykład z jakimś Kante, coś w tym stylu. Zobaczymy, co nam poleci, zwłaszcza, że na przykład możemy dostać Francuzów z Ligi Francuskiej, którzy nam później połączą Mbappé. Więc tutaj jest Sokrates, ale ja, sorry, wezmę tutaj Petit i zobaczymy, czy za chwilę nam tutaj na przykład wyświetli się Kylian Mbappé. W tym przypadku proszę niebieską kartę, ale nie taką. Przed nami prawy napastnik, zobaczmy, czy będzie tutaj niebiesko. Jest Messi, ale to nie jest ten Messi, moi drodzy, którego byśmy chcieli, ale jest Angel Di Maria, czyli to jest kolejny zawodnik, który może dać nam bardzo fajne połączenie właśnie z Kylianem Mbappé, więc w tym przypadku biorę właśnie jego. Okej, lewy napastnik, jeszcze tutaj może być Sadio Mané w wersji niebieskiej. Jest Mané, ale w wersji normalnej, tutaj Ronaldo. Jest tutaj Ronaldo, moi drodzy. Wiecie co, ja tutaj pójdę na tą głębszą ławkę rezerwowych i będę liczył na niebieską kartę gdzieś tutaj. Lecimy dalej. Okej, patrzę na kolejne karty, czy będzie tu niebiesko. No nie jest niebiesko, jest De Bruyne, który ma oczywiście karty Toty, ale nie w tym przypadku. Ale jeśli weźmiemy tutaj Neymara, no to w tym przypadku mamy już w tym momencie na lewym skrzydle połączenie, tak samo z Mbappé, jeśli na przykład miałby się pojawić gdzieś, powiedzmy, tutaj jest Mbappé, ale nie ten. Nie ten, ja nie będę brał tych zawodników, bo ja ich nie chcę. Ja chcę niebieską kartę Toty w tym składzie. Nie ma i w tym momencie chyba jest Sadio Mané, ale znowu zwykły inform. Kurde no, potrzebuję tutaj kartę Toty. I też jest fajny łącznik, czyli patrzcie, Marco Verratti. I w tym momencie, gdyby tam wypadł Kylian Mbappé, gdyby tam ten Mbappé się pojawił, o Jezus, jak to byłoby dobre, zobaczcie na to. Wrzucamy teraz Neymara. Wrzucamy Neymara, dajemy Mbappé na ataki. Mamy, kurde, takie fajne tutaj trio z przodu, że masakra. Dobra moi drodzy, druga próba, zobaczymy, czy poleci coś tutaj. Jest znowu ta sama formacja, jest też 4-3-3 defensywnie, no ale no nie, ta formacja nie jest zbyt dobra pod mój styl gry, więc wezmę 4-3-2-1 i zobaczymy, czy może tutaj pojawi się coś niebieskiego. Jest Bergkamp! Jest Bergkamp, okej, okay. to jest dobry wybór, 92 overall, ale jeśli na przykład teraz poleciałby Leo Messi niebieski, proszę, no nie. Też ten Sadio Mané po lewej stronie, proszę, jest Mané, ale znowu nie niebieski. Jest też Neymar, więc wezmę Neymara. No dalej jest Kloza, jest Ronaldo na napastniku i to jest chyba, panie i panowie, koń pogrzebany i tak dalej, bo w tym momencie mamy dwie pozycje. Mamy dwie pozycje i na tych pozycjach znowu nie ma nic. Oj. Complications. Complications, moi drogi. Mamy komplikacje, bo jeśli tu nie będzie, mamy znowu gracza, który był i jest w drużynie roku, ale jeszcze nie teraz. Kurczę blade, jak was pan. Dobra, no jeszcze jakieś tam matematyczne szanse na to mamy, ale coś chyba jej nie chce nas obdarować tymi kartami Toty w drafcie. Na to wygląda, że chyba nie. No ale trzeba wierzyć w to, że to się uda. W końcu zobaczyłem niebieskie, myślałem, że może... Ale no jednak nie tym razem. Mamy Bale'a, mamy Sterlinga. Oj. Bez, moi drodzy, przedłużania przechodzimy do trzeciej próby. I tutaj 5-2-2-1 to jest formacja, która da nam największe szanse na to, żeby któregoś z tych panów dostać. Jest Messi, ale zwykły. Co się dzieje właśnie tutaj? Co się dzieje?
czemu takie słabe karty nam daje, bo okej, z całym szacunkiem naprawdę dla Messiego, ale w tym przypadku wolałbym tutaj dostać kogoś innego niż on. Naprawdę, z całym szacunkiem do niego, może tutaj Kylian Mbappé poleci, proszę, żeby to był on. Żeby to była niebieska karta, jest Crespo, jest też Ronaldo. I to jest, moi drodzy, Ronaldo jest na pełnym zgraniu i jeśli tutaj poleci teraz Sadio Mane, to będzie dobrze. Mane, proszę, niebieski Mane, jest Mane, ale znowu zwykły. Coś tu chyba nie hula, w tym składzie. Coś tutaj normalnie nie hula. Trzy karty, które normalnie w Toty są, na pięć, ale to nie są karty Toty. Jak Toty nie było, tak Toty nie ma, więc próbujemy dalej, ale wydaje mi się, że tych zawodników jeszcze w ogóle nie ma w drafcie. Bo normalnie coś mi tu śmierdzi, ze względu na to, że zrobiłem sam trzy składy i przeciwko trzem składom grałem i w żadnym z tych składów nie było karty Toty, więc wydaje mi się, że tych zawodników po prostu jeszcze nie ma, dlatego one się nie pokazują. Tutaj, na przykład patrzcie, jest Cavani, ale Mbappé, no nie mam. Nie mam Mbappé, jest Cavani i chyba trzeba je coś zrobić takiego. Messi, zwykły. No znowu zwykły Messi, czyli tych kart najprawdopodobniej na pewno nie ma. Najprawdopodobniej tych kart na pewno jeszcze nie ma w drafcie. Nie ma, nie pojawiają się, nie pojawia się jeszcze żadna karta niebieska. Zobaczcie, są dwaj tutaj zawodnicy, którzy obecnie są w drużynie roku. Mane i Messi, ale ich lepszych kart? No nie ma. Mamy Mane po raz drugi dzisiaj. Normalnie po raz chyba czwarty, piąty dzisiaj, ale w zwykłej wersji. Coś tu nie hula, nie? Normalnie coś tu nie hula. W tym momencie dostałem informację, że karty Toty na pewno są w drafcie, ale że po prostu EA nie chce mi ich dać, więc przejdźmy od razu do próby 17. Wiecie co, mam na to teorię, dlaczego tych zawodników w tym momencie w drafcie jest tak mało, bo oni na pewno są, ale nie można ich trafić. Ja wiem dlaczego. W tym momencie EA sobie pomyślało, skoro ludzie wydają mniej pieniędzy, bo dajemy lepsze karty, na przykład za Food Champions i tak dalej, to w tym momencie zobaczcie na to, że w tamtym roku odpaliłeś pierwszy draft i od razu miałeś kartę Team of the Year do wyboru, a teraz stwierdzili tak, skoro to są karty specjalne, dajmy je o wiele rzadziej, niech ludzie wydają kasę, niech czyszczą rynek ze swoich pieniędzy, niech wydają po prostu swoje pieniądze, niech czyszczą swoje konta i w tym momencie najprawdopodobniej to się dzieje. Najprawdopodobniej to się dzieje, bo tych kart nie ma, ja robię chyba, nie wiem, kilkudziesiąty draft i tych graczy normalnie tutaj po prostu nie ma. 4, 3, 2, 1, po raz chyba, nie wiem, dziesiąty wybieram teraz i chcę tu zobaczyć kartę Toty, nie ma, zobaczcie. Normalnie tych kart nie ma tutaj. Nie ma tych zawodników Toty do wyboru tutaj. Normalnie aż mi się po prostu... Co to jest? Prawy napastnik, zobaczmy co tutaj będzie. Messi, zwykły inform. Ja nie chcę go, mam go w składzie, po cholery mi on jest tutaj. Szok i niedowierzanie, w tym momencie to jest szok. I niedowierzanie, mamy kolejnego zawodnika Team of the Year Nominate i mamy Suareza, który może gdyby tam Messi się pojawił, to będzie dobrą opcją, ale w tym momencie nie zapowiada się na to, że któryś z tych panów nam się pojawi, bo obecnie nadają ich wszystkie słabe wersje. W każdych wydaniach. W niebieskiej, czarnej, zielonej, wszystkich. No ale nic, no wierzę i po prostu patrzę dalej. Znowu jest Kylian Mbappé, ale znowu w wersji nie tej, którą chcemy. Normalnie tracę wiarę w to, co się obecnie tutaj dzieje. Jak to możliwe, że nie daje nam tutaj żadnego zawodnika Toty do wyboru? Patrzcie na to! No ja mówię cały czas jest Benzema, Hazard, Gomez i Figo. No to jest starter, normalnie to jest starter każdego pierwszego wyboru. Wiecie co? Ja teraz pójdę inaczej. Wezmę tutaj po prostu tego pana i będę miał dalej trzy wybory na ataku. Mane, proszę, Mane, bądźcie tutaj, no nie. Co to ma być? Jest Ronaldo, jest Neymar. Wszystko jest na miejscu. Gdyby nie to, że kurde Mbappé nam nie chce dać. Nie wiem naprawdę jaka jest szansa na to obecnie, ale jest zaniżona i to grubo widać. Patrzcie, cały czas daje te zwykłe złote karty. Zwykłe, najzwyklejsze. Dobra, spróbujmy za końcy w takim razie coś tutaj spróbować budować. 4-3-1-2, 3-4-3 płasko. No chyba 5-2-2-1. To jest strasznie defensywna formacja, ale mamy tutaj trzech. Dobra, Bergkamp, 92. No kurde, Bergkampa jeszcze nie mieliśmy, więc może to jest ten draft. W końcu nie ma Figo tutaj do wyboru i może... No dobra, powiedziałem za wcześnie, bo jednak Figo jest. Jest też Messi. Dobra, ja tutaj wezmę Figo, bo to jest ikona. I w tym momencie, jeśli na przykład teraz poleci nam Sadio Mane, to jesteśmy w domu, proszę. Jest... Patrzcie na to, normalnie jest Ronaldo. Jest tutaj Mbappé. Ja wezmę tego Ronaldo oczywiście, ale zobaczcie jaki tutaj się skład buduje. Bo w tym przypadku tutaj brakuje nam tylko tej kropeczki na tej, normalnie tylko tego takiego cyk na górze. I zobaczcie, jest Mane w informie nawet, ale nie ma tego, którego byśmy chcieli. Wezmę Alexa Sandro. Gdyby na przykład tutaj miało się coś pojawić na prawe skrzydło i tak dalej, jest Bergkamp, kolejna ikona. Trzecia już teraz. Oczywiście Campbell, nie Bergkamp. Boże, co ja gadam, już normalnie mi się w głowie plączę od tego wszystkiego układania i tak dalej. Marquinhos. Ostatnie dwa wybory, moi drodzy, które mogą nam dać tutaj kartę Toty.
do wyboru. Jest! W końcu! W końcu mamy pierwszą kartę Toty. Nie wiem, ile minęło, ale jest! Jest Sadio Mane, ja pierdzielę, nie wiem ile draftów ułożyłem, ale udało się w takim drafcie, patrzcie na to, patrzcie na ten atak. Ej, teraz tylko to łączyć, teraz tylko to połączyć i mamy naprawdę zajebisty składzik, panie i panowie. Dobra, teraz tylko tutaj cokolwiek, żeby z tego składu coś wyszło. Tutaj może być Alisson ten niebieski, albo coś dobrego, nie ma, jest Ter Stegen i jest Oblak. Co my tu mamy? Przede wszystkim mamy tutaj Brazylijczyka, czyli tak, Neto nie za bardzo. Weźmy tego Ter Stegena i licz na to, że coś poleci do składu. Patrzymy dalej na kolejne karty, bo tutaj już się naprawdę fajny skład układa. Sergio Ramos. Sergio Ramos jest dobrą opcją, zwłaszcza, że teraz, jeśli na przykład wypadłby Varane, to mielibyśmy naprawdę dobry skład. Już tutaj nie ma, jest kościelny, ale okej, okay, jest w porządku, bo jeśli teraz zrobimy coś takiego i wrzucimy tu Campbella, to już mamy fajny łącznik tego wszystkiego w tym składzie. Tutaj, gdyby na przykład poleciał Fabinho albo Wijnaldum, to mamy go na pełnym zgraniu. Jest Giorgio, Wijnaldum w tym składzie i teraz Sadio Mane już jest na pełnym połączeniu. Cofnięty lewy skrzydłowy. Czy coś nam się tutaj może pojawić właśnie pod tego zawodnika? Jest Vertonghen. Jest Vertonghen, to jest Belgia i to jest zawodnik z Ligi Angielskiej. I to będzie naprawdę wysoki overall pod względem składu, więc ja go wezmę. Cofnięty prawy skrzydłowy przed nami i tutaj CDB, Francuz i Kappa. Kappa nam tu nie odpowiada, ale tu jeszcze możemy alternatywy łapać za chwilę. Patrzę dalej, bo naprawdę mamy solidny skład. Teraz coś trzeba z tego jeszcze połączyć. Dele Alli to jest zawodnik z Tottenhamu. Tottenham będzie nam pasował pod właśnie Vertonghena, żeby go nam połączyć ładnie. Patrzymy co dalej, moi drodzy, bo tutaj naprawdę buduje się z tego bardzo dobry skład. Holy shit. Ej, buduje się z tego naprawdę bardzo do turbo dobry skład się z tego. Dobra, teraz jest potrzebny zawodnik z Ligi Angielskiej na obronę. Proszę o Van Dijka, nie tym razem, ale okej, w porządku, chill out. Mamy naprawdę dobry skład, ostatni wybór, moi drodzy, Van Dijk, proszę, Van Dijk. Jest Robertson, więc jest naprawdę dobrze, bo teraz robimy jedną podmiankę i robimy coś takiego, cyk, ty wskakujesz tu i mamy... Dobra, moi drodzy, jestem niesamowicie podekscytowany, bo w końcu mamy pierwszego zawodnika Team of the Year w naszym składzie. I szczerze, wiecie, ile zajęło mi znalezienie tego pana właśnie do wyboru w drafcie? Prawie 3 godziny szukałem jednego gracza Toty w drafcie. Niezliczona ilość draftów, niezliczona ilość końców i FIFA końców zmarnowana na to, żeby ten pan oficjalnie znalazł się w tym drafcie. Ma naprawdę genialne statystyki i szczerze, naprawdę jestem mocno podekscytowany, że będę w stanie go przetestować jako jeden z pierwszych właśnie na YouTubie. Lecimy z tym i testujemy, jak ten pan sprawdzi się właśnie w drafcie. I oby tutaj nie sprawdzi się ten najczarniejszy scenariusz, kiedy przegrywamy w pierwszej rundzie i odpadamy z draftu. Po 3 godzinach szukania go właśnie w pikach. Więc... Przy okazji, moi drodzy, zapraszam na live streamy. Link macie podany na dole. Streamujemy prawie codziennie, więc jak coś zapraszam, tam naprawdę dzieje się dużo. Gdzieś mniej więcej po 2-3 godzinki, tak około 15-16 godziny. Zawsze jakbyście na przykład chcieli pobić, pogadać, pograć, zagrać ze mną na przykład mecz, czy macie jakieś do mnie pytanie, to wbijajcie tam. Link macie podany na dole w komentarzu. Warto sprawdzić, warto wbić, pogadać i zazwyczaj też oczywiście gramy Food Champions. A tutaj przed nami mamy Kyliana Mbappé, oczywiście wersja Team of the Year Nominate, czyli to nie jest ten pan, na którego pewnie on liczył, ale jest to karta bardzo, bardzo groźna, jako że jest to Kylian Mbappé oczywiście. Yo! Ja pierdzielę, to się nie dzieje naprawdę. Ej, ja tu nie mam pomocy, normalnie ja nie mam pomocy. Patrzcie, co tu się dzieje, oni się normalnie rozstępują, to jest 3-0. Najczarniejszy scenariusz, kiedy przegrywamy w pierwszej rundzie i odpadamy z draftu po 3 godzinach szukania.